lecę z Dammanu w Arabii Saudyjskiej do Kuwejtu. Te loty po Bliskim Wschodzie są stosunkowo tanie. Taki lot kosztuje około 300-400 zł. To jest taka cena regularna, także to nie była żadna promocja. I sobie wyobraźcie, że w tej cenie też jest liczony bagaż duży do 20 kg. Lot jest godzinka z hakiem. Dlatego zaraz siadam do samolotu i czas odkryć nowy kraj. Tym razem Kuwejt. Doleciałem do Kuwejtu, rozpoczynam zwiedzanie. Wizę można dostać na lotnisku po przylocie. Kosztuje 3 dinary kuwejskie, czyli około 42 zł. Dinar kuwejski jest w ogóle ciekawą walutą, bo jeden dinar kuwejski kosztuje aż około 13 zł. To jest chyba najmocniejsza waluta w stosunku do złotówki, jeżeli chodzi o taki przelicznik nominalny. Piękna pogoda. No i ruszam dalej odkrywać, co Kuwejt ma do zaoferowania. To nie ma tutaj w ogóle jezior i rzek, a Kuwejci są mniejszością w swoim kraju. Jest ich tylko około 30-40%, a pozostałą część stanowią ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają pomagać rozwijać Kuwejt, czyli różnego rodzaju specjaliści z różnych branż. Taki największy symbol Kuwejtu, czyli kuwejskie wieże. Pełnią one rolę wieży ciśnień, a na jednej z nich u góry jest restauracja. Bliska jak i z daleka te wieże wyglądają no niesamowicie, jak budynki z innej planety. Na wieżę można wjechać, skąd roztacza się taka przepiękna panorama. Cena wjazdu to około 40 zł w przeliczeniu na złotówki. Barakia, bazar w Kuwejcie. Bardzo lubię takie miejsca, bo tutaj można poczuć historię tego miejsca, zobaczyć lokalne rzemiosło, kupić jakieś fajne pamiątki i najczęściej też coś bardzo dobrego zjeść. Próbujemy lokalnych specjałów. Szczęka opada. Nie dziwię się, że uchodzi za jeden z najpiękniejszych na świecie. Już przed samym meczetem fantastyczna sceneria. Palmy, kwiaty, fontanny. Na malowniczo to wygląda, muszę przyznać. Jedno z największych centrów handlowych na świecie. O długości prawie pół kilometra. Bryła, jak widzicie, no bardzo nowoczesna, delikatnie mówiąc. Kuwejt uchodzi za bardzo drogi kraj, natomiast w markecie w centrum, ja jestem zszokowany, bo puszka Pepsi kosztuje 1,40 zł w przeliczeniu na złotówki, woda też około 1,40 zł. Pozostałe ceny też takie bardzo, bardzo niskie. Także jestem pozytywnie zaskoczony cenami w Kuwejcie, a zwłaszcza w centrum.